Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze z inspiracjami i narzędziami projektowymi w ścieżce Architekci Przyszłości. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie prowadziła Agnieszka Jarmu, doświadczona trenerka z ogromnym doświadczeniem przede wszystkim w prowadzeniu metodą projektu. Ja jestem koordynatorką tej ścieżki, nazywam się Magdalena Domańska, pewnie już większość z Państwa mnie kojarzy z poprzednich webinarów. Będę tutaj przez cały czas, więc gdyby były jakieś pytania odnośnie naszego projektu, ale nie dotyczące webinaru, to proszę śmiało pisać na czacie do mnie, ja będę odpowiadać, też chętnie jeszcze powiem coś na koniec, jeśli będą jakieś wątpliwości. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze tylko tak organizacyjnie upewnić się, że do wszystkich Państwa dotarła przesyłka z publikacjami. Już powinni wszyscy ją mieć od tygodnia, więc gdyby do kogoś nie dotarła, to bardzo proszę o informację na maila. No i cóż, drodzy Państwo, życzę udanego tego czasu na webinarze i oddaję głos Agnieszce. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że pewnie część Państwa już mnie zna, bo zapewne widzieliśmy się w zeszły wtorek albo w zeszły czwartek. Aha, i oczywiście poproszę o informację na czacie, czy mnie słychać, czy na przykład nie mówię i tylko poruszam ustami, ale widzę, że Magda pisze, więc chyba mnie słychać. I porozmawiamy dzisiaj sobie o jednej ze ścieżek, o architektach przyszłości. I myślę, że być może część z Państwa, która tutaj dzisiaj jest, być może zdecydowała się już ze swoją grupą projektową właśnie na tę ścieżkę, jedną z trzech ścieżek, albo być może ciągle. Albo być może ciągle się zastanawia nad tą ścieżką i chciałaby się troszeczkę więcej dowiedzieć, żeby właśnie z grupą zdecydować, czy to jest właśnie ta ścieżka, którą Państwo ze swoją grupą chcielibyście wybrać. I tak jak tak, Magda już troszeczkę więcej o mnie opowiedziała, więc ja już tak w ogóle przeszłam od razu do prezentacji, ale jeżeli Państwo już mieli ze mną wcześniej prezentację, to tak naprawdę nie ma sensu, żeby się powtarzać. Z takich ważniejszych rzeczy to ta ścieżka, ona była już we wcześniejszych latach i zdarzało mi się z młodzieżą nad nią pracować. Właśnie wtedy, kiedy warsztaty jeszcze były stacjonarne, także dla uczniów i uczennic. Niektóre z tych pomysłów pamiętam, więc też chętnie się z Państwem podzielę i one na pewno gdzieś tam na końcu się pojawią w mojej prezentacji. Chętnie też posłucham, może Państwo już mają jakieś pomysły na swoje działania, coś już z Waszą grupą projektową postanowiliście, więc fajnie by było, jeżeli gdzieś tam na końcu spróbujemy się podzielić naszymi pomysłami. No i tak jak poprzednio, oczywiście kontrakt, o którym już wcześniej wspominałam, żeby był to kontrakt wypracowany z młodzieżą, a nie narzucony tak jak właśnie ja Wam to już po raz kolejny na webinarze robię. I tak, jakby pamiętajcie, że jeżeli są jakieś problemy, to śmiało zwracajcie się do Magdy, ale też ja zerkam na ten czat, staram się zerkać cały czas, więc też będę oczywiście odpowiadała na wasze pytania. Dzisiaj będziemy
Z tego, co sobie widzę, to będziemy dzisiaj pracowali nad trzema, poza jakby oczywiście inspiracjami przeróżnych działań, które można podjąć w ramach architektów przyszłości, to będę Wam chciała pokazać trzy narzędzia i jakby też mówię o tym, patrząc na ten punkt odnośnie różnego poziomu zaawansowania, więc jakby szczególnie Was na to uczulam, bo być może któreś z tych narzędzi będziecie znali, dobrze znali, więc ta część może być na przykład dla Was nudniejsza. To też ewentualnie może być czas na jakąś kawę, ale oczywiście zachęcam was do tego, żeby słuchać, żeby zostać, bo czasami jest tak, że wydaje nam się, że jakieś narzędzie znamy, a tutaj się okazuje, że dowiadujemy się o nim czegoś zupełnie nowego. Dobrze, i myślę, że chyba tyle odnośnie kontraktu, ale zanim przejdziemy już do ścieżki, to oczywiście na początek jakaś mała rozgrzewka, ponieważ tradycyjna rundka nie jest możliwa, ponieważ jest nas troszeczkę za dużo, więc pomyślałam sobie o jakiejś innej formie rundki, więc za chwileczkę podam Państwu link i zaproszę do, już sobie otwieram, i zaproszę Państwa do, okej, jestem, zaproszę Państwa do małej aktywności na rozgrzewkę. I to jest jedno z narzędzi googlowskich, z którego raczej rzadko 22 osoby, że dzisiaj jest nas 22 osoby mniej niż w klasie. No to przynajmniej jesteśmy w takiej małej grupie. Więcej szans na zadawanie pytań i na interakcje. I to narzędzie, do którego chciałabym Was zaprosić jako rozgrzewkę, to narzędzie Jamboard. To jest takie narzędzie googlowskie, z którego tak naprawdę przynajmniej ja, dopóki nie zaczęła się pandemia, nigdy nie korzystałam wcześniej. I myślę, że to też może być właśnie takie fajne narzędzie do tego, żeby takie rundki sobie robić albo jakieś przerywniki. Myślę, że Państwo sami najlepiej wymyślą, do czego to narzędzie mogliby używać wspólnie z uczniami i uczennicami. I jak ono działa? Po stworzeniu sobie takiego dżema, tak mi się wydaje, że tak to się mówi, ale jeżeli inaczej, to przepraszam. Pojawiają nam się puste kartki. Tych kartek możemy dodawać sobie ile tylko chcemy, klikając tą strzałeczką. Właściwie to ramki. Dla mnie to są bardziej puste, białe kartki. I kiedy taką kartkę już mamy, możemy sobie po niej jakby mazać, umieszczać przeróżne rzeczy. Możemy pisać flamastrem, zakreślaczem, pędzlem, zwykłym długopisem. Widzicie, coś tam maluje. Możemy to oczywiście czyścić gumką. Tradycyjnie, trochę jak w dawnym Paincie, albo możemy po prostu wyczyścić całą ramkę, wszystko co namazaliśmy zostało wyczyszczone. Możemy dodawać sobie przeróżne notatki. No i one też oczywiście mogą mieć różne kolory. Okej.
Przenosimy, powiększamy, przechylamy. Za chwileczkę Wam w ogóle opowiem, po co ja to wszystko robię i po co Wam to tak szczegółowo pokazuję. Tutaj chyba też można kolejność, ona będzie na wierzchu. Tak, właśnie mogę ją dać za pomocą tych trzech kropeczek, które się tutaj wyświetlają, jak na karteczkę sobie kliknę, to mogę ją edytować, mogę właśnie to, co przed chwilą widzieliście, mogę ją dawać na spód, także ta będzie na górze, mogę ją wysuwać na wierzch. No i oczywiście też to, co było, mogę ją powielać, usunąć, ale mogę też edytować, zmieniając po prostu ten tekst albo błąd ortograficzny, mogę jej zmieniać kolor. Może to takie jeszcze z uśmieszkiem. Wróćmy do dobrego poczucia humoru. Poza notatkami możemy dodawać obrazy. To mogą być albo na przykład nasze zdjęcia z naszego dysku twardego, dysku googlowskiego, zdjęcia, które ładowaliśmy, to mogą być zdjęcia, które wyszukamy sobie za pomocą wyszukiwarki googlowskiej, przy czym no, tego jakby raczej nie polecam, bo wyszukają nam się różne zdjęcia, a nie do wszystkich mamy prawa autorskie. Więc ja sobie wybiorę jakieś zdjęcie z dysku, może coś sobie ściągnę, bo przy okazji zobaczą Państwo, ostatnio Ania Wuls mówiła o tym, że zrobi dla Państwa bank darmowych zdjęć. To jakby ja już zapoczątkuję to, jednym z takich banków strony, gdzie mogą Państwo pobierać zdjęcia legalnie, może być Pixabay. I to jest taka strona, gdzie możecie wyszukiwać sobie przeróżne zdjęcia, to właśnie zdjęcia, pliki, to nie muszą być tylko zdjęcia, to mogą być grafiki wektorowe, to mogą być ilustracje, to mogą być filmy wideo, z których ja szczerze mówiąc nigdy wcześniej nie korzystałam. No właśnie, to jest coś, czego się dowiedziałam. I to są materiały, których autorzy powiedzieli, że możecie z nich korzystać. Możecie z nich korzystać legalnie, za darmo, nie musicie nic za to płacić. I co więcej, na Pixabay, spróbuję wyszukać jakiegoś kota. Widzicie, pierwsza rzecz, jakby tutaj na górze wyświetlają się zazwyczaj te zdjęcia płatne z iStocka, także z tych zdjęć nie korzystamy, zresztą jak na nie klikniemy, to nas przeniesie na inną stronę, na stronę płatną. Wróćmy sobie do tych naszych kotów. I zobaczcie, tutaj poniżej macie te wszystkie wyszukiwania do słowa kod, które są bardzo ładnymi zdjęciami. To są darmowe zdjęcia, ale zobaczcie, że one są bardzo, bardzo dobrej jakości, są bardzo, jakby nie dość, że ta jakość jest wielka, wielka rozdzielczość jest duża, to dodatkowo jakby estetycznie te materiały są też bardzo, bardzo ładne. I zobaczcie, tutaj w prawym rogu, nie rogu, jakby po środku, po prawej stronie, wyświetla Wam się, jaka jest licencja. I ta licencja mówi Wam, że to jest w ogóle licencja zero, i ona mówi, że możemy korzystać darmowo z tego zdjęcia. W dodatku możemy korzystać z niego do użytku komercyjnego, czyli jeżeli chcemy, możemy sobie zrobić album z kotami i możemy po prostu go wydać i zarabiać na nim. I autor jakby nie ma jakby żadnego problemu z tym, nie będzie się od nas domagał jakiejś części tego, co zarobiliśmy. A druga bardzo ważna rzecz to jest to, że
to zdjęcie nie wymaga przypisania. Czyli autor powiedział, bierz moje zdjęcie i nawet nie musisz opisywać, skąd to zdjęcie wziąłeś. To jest szczególnie, myślę, ważne, jeżeli na przykład robimy jakieś grafiki, jeżeli robimy plakaty do druku, ulotki i tam po prostu nie ma miejsca na opisanie takiego pliku graficznego. Znowu coś się dzieje, nie widzą Państwo pulpitu? Patrzę. Powinni Państwo widzieć. Ja widzę. Dobrze. To widać. Już się przestraszyłam, bo Pani Monika napisała, że nie widzi pulpitu. To może, może Magda coś zaradzi. Już się przestraszyłam, że mówię. Tutaj znowu nie widać. Dobrze. I tak, więc jakby nie wymaga przypisania. I po kliknięciu sobie na darmowe pobieranie, zobaczcie, wyświetla nam się jeszcze kolejna opcja. Te zdjęcia mogą być w mniejszej rozdzielczości, w większej rozdzielczości, czyli do internetu możemy użyć mniejszą rozdzielczość, chcemy wydrukować plakat, bierzemy rozdzielczość większą. Ja sobie pobiorę tylko wszystkie kwadraty z rowerami. Nie wiem, czy tu jest jakiś kwadrat z rowerem, więc kliknę napomin. Ach, strasznie nie lubię tego. Dobra. I mi się pobrało zdjęcie. Dobra. To wracamy do naszego... Wracamy sobie do naszego Jamboarda i wrzucamy zdjęcie, które w końcu mam pobrane. Ok, jest nasz kotek, trochę go tam zmniejszę. I cóż ja jeszcze tutaj mogę robić? Mogę dodawać, to już powiedzmy mniej istotne, mogę dodawać jakieś elementy graficzne, tego słowa mi brakowało. Laser. On jest przydatny, zobaczcie, on znika. On jest przydatny, jeżeli na przykład opowiadamy, robimy jakąś prezentację, czyli gdybym na przykład chciała Wam teraz opowiedzieć, że dzisiaj się czuję ok, a najbardziej lubię koty, to rzeczywiście takim laserem mogę sobie to wskazać. No i oczywiście na samym końcu widzicie, że jest tutaj po prostu pole do wpisywania jakichś tekstów, które też możemy edytować, możemy powiększać, możemy justować, akurat tam nie ma wyśrodkowywać, albo dawać do prawej, wyrównać do prawej, wyrównać do lewej. Czyszczę. I dlaczego Państwu tak długo o tym opowiadałam? Bo w ramach aktywności chciałabym Państwa zaprosić do tego, żeby... Ja sobie to na chwileczkę zamknę. OK. Chciałabym Państwa teraz zaprosić do takiej krótkiej, dosłownie 4-minutowej rozgrzewki. Wysyłam Wam link na czacie. I proszę Was, żebyście teraz w ten link weszli. On powinien być udostępniony w taki sposób, że każdy z Państwa może go edytować. I na wybranej karcie możecie na tych kartach w kilka osób pisać. Jakby nie będziemy o tym i tak opowiadać, bo jakby jest to forma webinaru, ale chciałabym po prostu zobaczyć, co Państwu dzisiaj w duszy gra. Także wchodzimy w dokument.
i dosłownie 3 minuty na to, żeby wrzucić jakieś zdjęcie, żeby wrzucić jakiś tekst, żeby coś namalować, wyrazić się ekspresyjnie, jak się dzisiaj czujecie. I po tych 3 minutkach udostępnię plik ponownie i zobaczymy, co tam u Państwa się dzisiaj dzieje. Także 3 minuty. Ja czekam, widzę, że się dzieje. To ja. No widzę, że ktoś się poszalał, nawet tutaj całe tło mamy, w drugiej ramce się jeszcze nic nie dzieje, w trzeciej nie, więc domyślam się, że Państwo się w ogóle skupili na jednej ramce. Mamy kogoś, kto wita. Mamy, widzę, że tutaj początki słoneczka. Bardzo zielony uśmieszek. Coś tutaj widzę, jak powoli jakieś ikonki zaczynają. Cześć wszystkim, pozdrawiamy Ola z Oławy. Cześć Olu. Cieszę się, że się słoneczka pojawiają, że się uśmiechy pojawiają. O, jestem zmęczona, rozumiem. Jest też chmureczka. Bardzo mnie zawsze bawią te w Google'ach, jak dochodzą nowe osoby, że mają te zabawne nazwy, anonimowy chomik, anonimowe kiwi. Jest bardzo miło, jest kolejny uśmiech. O, tutaj się uśmiech, jest bardzo miło, przesunęło się, bo zasłoniło Ole. Są chmurki. O, chyba będzie jakieś zdjęcie. O, i to jakie fajne. Jest palma. Trochę się też mi marzy. Jest hej, jest uśmiech. Patrzę jeszcze, czy na drugiej. O, i na drugiej coś się dzieje, jest domek. I coś się zaczyna wczytywać. Patrzę, tak utworzyłam kilka tych kart. Dobra, tam się coś wczytuje. O, jest serduszko, jak miło. Cieszę się bardzo. O, jest kolejne słoneczko. Dobra. Widzę, że dziecięca ekspresja wyrażona. Dobra, tu jeszcze coś się ciągle, ale przyznaję, drzewko bardzo ładne. Takie. Chyba byłoby mi trudne, że wspomniałam, jak się maluje myszką. Ciekawe, co pomyśleliby nasi uczniowie. Myślę, że fajnie byłoby im zobaczyć tę trochę inną twarz nauczycieli, bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej ekspresyjną może czasami. Dobra, zamykam, 3 minutki minęły, dziękuję Wam bardzo. Później to oczywiście zapiszę, aha, bo to, co możemy zrobić, to jeszcze na chwileczkę to otworzę w takim razie. Bo to, co możecie później zrobić, to możecie oczywiście, o, jaką ktoś ładną dodał takiego MMM-sa małego, żółtego. To, co możecie później zrobić, to mi się tutaj już patrzę. Oj, oj. Przepraszam, kliknęłam sobie. Niech nam się jeszcze wczyta jeszcze raz. Okej, jest. To, co możecie jeszcze zrobić, kiedy na przykład ja to wykorzystywałam w taki sposób, że każda osoba miała swoją własną kartę, na której właśnie jakby w jakiś sposób opowiadała o czymś, ale pamiętajcie, że to nie musi być tylko taki energizer, to może być właśnie jakby jakieś pole do
jakby zrzucenia informacji o na przykład waszym projekcie, jeżeli będziecie robili jakąś, nie wiem, publikację o zabytkach, jeżeli będziecie robili jakąś burzę mózgów dotyczącą tego, czym w ogóle chcecie się zająć w ramach architektów, to też może być narzędzie do wykorzystania tego. Ja to wykorzystałam w taki najprostszy sposób. To zobaczcie, że tutaj klikając w prawym górnym rogu na te trzy kropeczki, możecie zapisać jako PDF-a ten cały plik, czyli na przykład można wykorzystać to jako, no właśnie, jako na przykład książka, tak jak wam ostatnio mówiłam, możecie to wrzucić nawet w ISU i będziecie mieli już gotową książeczkę, albo możecie pobrać to jako JPEGi i będziecie mieli każdą ramkę osobno pobraną jako osobny JPEG. Pobieram sobie drugą stronę i ona się będzie pobierała, zobaczcie, jako plik numer 2, czyli strona numer 2. Więc każde z tych stworzone przez dzieciaki, przez młodzież pliki, strony możecie pobrać jako, o, ktoś wszystko wyczyścił, możecie pobrać jako osobny dokument. Dobra. Okej. Dobra. Dobrze, to dziękuję Państwu za małą rozgrzewkę, dość długą, ale myślę, że to też jest takie narzędzie, które na pewno będziecie mogli wykorzystać, więc nawet jakby ta dłuższa rozgrzewka, myślę, że niesie jakąś dużą korzyść do wykorzystania. Przechodząc już do samej ścieżki architektów przyszłości, to tak króciutko. Marta mówi, że przeprasza, to ona wyczyściła całkiem przypadkiem. Nic się nie stało, Marta. To jakby też była twoja ekspresja w wyczyszczeniu dokumentu. Tam jest taka opcja, żeby przywrócić. Ona u mnie teraz już nie działa, ale wiem, że na pewno w innych dokumentach, w innych narzędziach googlowskich jest tak, że można oglądać historię zmian, co jakby w danej minucie, godzinie zostało zmienione i po prostu wracać do wersji starszej. Nie jestem pewna, czy tutaj też się da tak zrobić. Musiałabym poklikać i poszukać, ale w tych takich dokumentach, powiedzmy, ważniejszych, to rzeczywiście taka opcja jest. Tutaj widzę, że chyba takiej możliwości nie ma, ale musiałabym rzeczywiście poszukać jakoś głębiej. Dobrze, wracając do tych architektów. Pamiętajcie, że możemy ugryźć ten temat na różne sposoby. Taki wydawałoby się, że najbardziej oczywisty to po prostu znalezienie jakichś problemów w okolicy i jakby pokazanie, jak można by było je naprawić. Ale też innym przykładem może być na przykład wyciągnięcie na światło dzienne czegoś, co jest zapomniane i niedocenione. Na przykład, nie wiem, jakiegoś budynku albo nawet budynku, który był, a którego już nie ma, a którym można by było się pochwalić. Drzewa, które kiedyś rosło albo które nadal rośnie i ma jakąś swoją historię. Jakby traktujcie też tą architekturę bardzo szeroko. I pamiętajcie właśnie, że to nie musi być samo jakby wyciąganie problemów, same pomysły na to, jak te problemy rozwiązać, jak to zmienić. Ja pamiętam, jakby to nie jest z architektów przyszłości, ale pamiętam, jak była taka ścieżka dotycząca, nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywała, ale chodziło o poznawanie sąsiadów,
i o to, żeby no właśnie jakby jakoś ich zauważyć. Bardzo często młodzież robiła na przykład jakieś wywiady z seniorami, robili jakieś międzypokoleniowe działania, zapoznawali się z jakąś szkołą obok. I pamiętam, jedna z grup z Sandomierza, dziewczyny, nastolatki z liceum, wymyśliły coś, co w ogóle no mnie zmiotło, że w ogóle takie pomysły można mieć. One stwierdziły, że ich sąsiadką jest Wisła. I to o niej był cały projekt. Jakby nigdy do głowy by mi nie przyszło, że za sąsiadkę można uznać Wisłę. Także was też zachęcam właśnie do takich nieszablonowych też rozwiązań. I w ramach tych architektów to co jakby jest dobrą praktyką, to co z tego, jak ja oglądam te projekty od kilku lat, powtarza się, to żeby w jakiś sposób te rzeczy, które znajdziemy, żeby je dokumentować, żeby je opisywać i też sobie dzisiaj znajdziemy na to kilka sposobów, na to, żeby je prezentować, żeby próbować w jakiś sposób znajdować pomysły na rozwiązanie, na zaprezentowanie. To także jakby jednym z elementów architektów jest to, żeby konsultować, żeby to nie były tylko wasze pomysły, żeby nie było to działanie, jakby pomysł na zmianę, który będzie wychodził tylko od was, od grupy projektowej, nie wiem, 5-10 osób, ale żeby rzeczywiście to były konsultacje, to może być wasza propozycja tego, jak coś zrobić, ale jakby w architektach przyszłości, tak jak w ogóle w dobrej architekturze i chyba w ogóle wszystkim na świecie, konsultacje są bardzo ważną rzeczą. No i jakby efektem finalnym oczywiście ma być ta zmiana na lepsze. I też w ramach tej ścieżki nie przerażajcie się jakoś. Ja tam podam jakieś różne inne przykłady pod koniec, ale pamiętajcie o tym, że ten zasięg może być bardzo różny. Możecie zmienić, nie wiem, jedną ławeczkę przed waszą szkołą. Możecie zrobić mapę problemów i jakby po prostu przekazać ją dalej, na przykład do gminy, do wójta, do burmistrza. Możecie zrobić stronę na Facebooku, ale też możecie, jakby efektem finalnym może być wybudowanie skateparku po kilku latach. I też taki przykład znam, w którym oczywiście jakby ten plan, te konsultacje były pierwszym krokiem. Ten skatepark oczywiście nie powstał w ramach 3-miesięcznego projektu, tylko był 3-letnim procesem konsultacji z burmistrzem, ale koniec końców rzeczywiście powstał i to pierwsze działanie młodzieży było tym kopem, żeby taka rzecz się udała. Do tych wszystkich punktów, które powiedziałam, co jakby w tej ścieżce może się zawierać, jest dobrą praktyką, pomyślałam, żeby znaleźć wam właśnie takie różne przykłady, jak można by było to na żywo już wykonać z uczniami i uczennicami. No i ponownie skupiłam się w przykładach na propozycjach online, offline, ale jakby skupiłam się ponownie na online, ponieważ wszyscy wiemy, że nie jest lekko jednak zbieranie i tworzenie rzeczy w tradycyjny sposób będzie coraz trudniejsze. I teraz jednym z pomysłów
i jakby dość nielubionym i czasami jakby dość pomijanym jest przeprowadzanie ankiet. I wysyłam wam link, do którego chciałabym, żebyście weszli, żebyście ankietę wypełnili. Podejrzewam, że te ankiety znacie już, że z nich korzystaliście. To jest taka ankieta, która myślę, że zajmie wam 2 minuty, może 3, ale nie sądzę. I za chwileczkę, jak ją wypełnicie, to pokażę wam dalej, jakby co z tej ankiety wyszło. I też jeżeli wyrazicie taką potrzebę, jak w ogóle takie ankiety się tworzy, jakby od was będę potrzebowała informacji, czy są osoby, które wcześniej ankiet w Google Docsach nie tworzyły. Powinna wam się wyświetlić ankieta. Ankieta taka, tak wyglądająca. Nie jestem pewna, jak będzie wyglądało to importowanie plików, ale nie zaznaczyłam tego pola jako wymagane, więc nawet jeżeli tego pliku nie dodacie, to ankietę i tak będzie można będzie wysłać. Jeżeli komuś nie działa ten skrócony link, nie trzeba się logować, a Edyta nie wchodzi ci z linku po prostu ankieta. Na razie nie. Czy dostaniemy ten materiał, bo mnie wyrzuca? Tak, Agnieszka, będzie nagrany webinar i będzie można go na YouTubie Centrum Edukacji Obywatelskiej odsłuchać. Rozumiem, że reszcie formularz wchodzi i wypełniają. Nie wiem, Edyta, czemu tobie nie? Ja już sobie zerkam, czy jest już jakaś odpowiedź. Jest już jedna odpowiedź, więc powinna działać. Tak, jakby w przeglądarce trzeba oczywiście wpisać link. Jeżeli nie działa tak kliknięty na czacie, to po prostu można go skopiować i wkleić w przeglądarkę. Patrzę, czy jeszcze komuś. Mamy już 2 odpowiedzi. Poczekamy tak mniej więcej, żeby były chociaż 5, tak żebyśmy w ogóle mogli zobaczyć, jak wyglądają wyniki na troszkę większej liczbie. Dobra. Sprawdzam sobie, mamy 3 odpowiedzi, mamy 4 odpowiedzi. To czekam na mamy 5 odpowiedzi. Mamy 6. Widzę, że 7. Widzę, że to już po prostu wyciąga ten moment, kiedy powoli wszyscy klikają, wyślij 8. Dobra, to jest dobrze, to może poczekamy do 10, zobaczymy, czy to się wydarzy. A jeśli nie, to po prostu już przejdziemy dalej. Dobra, to idźmy dalej. Ja teraz będę pokazywała odpowiedzi króciutko. Króciutko je skomentuję. A w międzyczasie poprosiłabym Państwa, żebyście napisali na czacie,
Czy w ogóle jakby znacie, korzystacie z ankiet googlowskich, czy jakby potrzebowalibyście, żeby pokrótce Wam opowiedzieć, jak się je tworzy, jak się z nich korzysta. W szczególności myślę, że być może te zdjęcia są rzadko wykorzystywaną rzeczą przy tworzeniu właśnie ankiet googlowskich. I zobaczcie, kiedy klikam sobie w odpowiedzi, oczywiście wy tego nie widzicie, to jest ankieta, którą ja stworzyłam, to ja mogę podglądać te odpowiedzi. Możecie je przeglądać na trzy różne sposoby, jako podsumowanie wszystkich odpowiedzi, jako pytania i odpowiedzi do konkretnego pytania, czyli okej, jak myślisz, skąd pochodzi ten przykład przebudowy? No i widzimy, że Zakopane ma 8, Warszawa 2, Szczecin 1, więc możemy przeglądać po pytaniach. Możemy też przeglądać pojedynczo, gdzie widzimy daną osobę, jedną osobę i widzimy, co ta osoba pozaznaczała. My sobie weźmiemy ten sposób, gdzie widzimy podsumowanie wszystkich odpowiedzi. No i to, co jest fajne, to jest to, że wyświetlają nam się od razu dane zebrane w przeróżne wykresy kołowe, bądź czasami takie, brakuje mi dzisiaj słów, o właśnie takie jak tutaj, to są wykresy, nie mam pojęcia, jak mi Państwo podpowiedzą na czacie, to będę wdzięczna. Tak, to więc wykresy kołowe i fajne jest w nich to, że od razu się wyświetlają i zbiera się to w procentach, więc ten wykres jest od razu do wykorzystania. Można go sobie skopiować. Ja to sobie robię po prostu jako print screena danego wykresu, chociaż być może. Czy można to pobrać? Można to pobrać jako PDF-a. Widzę, że wybierając tę opcję drukuj i zmieniając na opcję PDF-a, ona mi się tutaj chowa, mogę sobie z tego po prostu zrobić drukuj i mogę sobie to zapisz jako PDF-a. Więc jakby można to zrobić ewentualnie w taki sposób, wtedy te druki będą po prostu ładniejsze. Ale wróćmy sobie do naszego wykresu kołowego. Poprawną odpowiedzią było Zakopane i zaprojektował Karol Stryjański. Oceń powyższą budowlę. Patrzę na czacie, czy ktoś mi podpowiedział, jaki to jest słupkowy. O właśnie tak. Więc na wykresie słupkowym też to jest od razu materiał do wykorzystania. Też zobaczcie, że najeżdżając na nie widzicie, ile było odpowiedzi na dane pytanie. Więc kolorystyka oceniona na 1 przez 8 osób. Kolejny wykres słupkowy, ale już z procentowym też podsumowaniem, czyli w którym roku. Tutaj było wpisy, jakby odpowiedź była wpisywana, krótka odpowiedź. I został on w 2008 roku, o ile się nie mylę, ale wydaje mi się, że tak. No i widzimy kolejny wykres. Poprawna odpowiedź to jest ta, która jest na niebiesko, czyli Bitreviews.
No i na końcu właśnie to zdjęcie. Wydaje mi się, że nie przetestowałam tego przed zajęciami, przepraszam Was bardzo, przetestuję to i na pewno Ania Wam też w mailu podeślę. To jest to, czy te zdjęcia można wrzucić, jeżeli się nie ma konta na Gmailu, czy nie, ale wydaje mi się, że nie. No i mamy jakieś zdjęcie przesłane kogoś, kto ma szczęście chyba, albo na pewno lubi morze. I mamy też drugie zdjęcie. I mamy jakiś piękny domek, który wygląda trochę jak Polska Zachodnia, ale mogę się mylić. Chętnie na czacie. Myślę, że nie tylko ja się dowiem. I tak, tak właśnie ankiety googlowskie. I poprosiłabym Państwa o Toruń. O, to nie wiedziałam. My mamy forms, podobnie badań na lekcji, kartkówki z znam, korzystam, nigdy nie korzystałam, nie potrzebuję pomocy. Bardzo często korzystam. Dobrze, więc ja tutaj widzę, że duża część korzysta. To ja tego nie będę już opowiadała tak dodatkowo. Dla tych osób, które nie korzystają, chętnie gdzieś tam poszukam ewentualnie jakiegoś szkolenia, albo na pewno dziewczyny pomogą. Jedną rzecz, na którą tylko chciałabym zwrócić uwagę, jeżeli korzystacie czasami albo rzadko, to ta opcja dodawania zdjęć. Pamiętajcie, że też możecie to robić, bo wydaje mi się, że to jest dość rzadko wykorzystywana opcja i robicie to korzystając właśnie z tego paska z boku z prawej strony, gdzie możecie właśnie dodawać zdjęcie, gdzie możecie poza zdjęciem dodawać też na przykład dodawać filmy z YouTube'a. Może to być właśnie jakiś film na przykład do tego, żeby obejrzeć go. Nie wiem, obejrzyj i odpowiedz na pytanie. Jakieś pytanie. Także pamiętajcie też o tej opcji, bo myślę, że ona jest ciekawa. Możecie też dodawać sekcje. To polega na tym, że wyświetla Wam się część pytań, a później kolejna strona pytań, przeskakujecie na kolejną stronę. To szczególnie przy tych długich ankietach jest, myślę, jakieś rozwiązanie, bo nie wyskakuje nam od razu ankieta z tym ogromnie długim formularzem i od razu nas zniechęca. Dobrze, wracam do mojej prezentacji, żebym zobaczyła, co ja jeszcze chciałam opowiedzieć dzisiaj. Dobra. Jeżeli chodzi o tę kwestię tego, żeby jakoś udokumentowywać i opisywać, to oczywiście przy jakichś pracach terenowych to może być mapa papierowa, ale to może być mapa online. To mogą być jakieś zmiany w przestrzeni, to mogą być plany, grafiki prezentujące te zmiany i za chwileczkę Wam pokażę konkretne przykłady. To mogą być strony i ostatnio Wam nawet pokazywałam właśnie taką stronę w Swayu, gdzie dzieciaki prezentowały właśnie te problemy swojej dzielnicy. To mogą być właśnie takie ankiety, którą Wam przed chwilą pokazywałam.
Ale to jakby po jakby właśnie zebraniu jakichś materiałów, informacji, to mogą być też pliki, plakaty, pliki do pobrania w internecie, plakaty wydrukowane, które w ładny sposób prezentują przeprowadzone badania. I do tego na przykład możemy wykorzystywać infografiki, na przykład w Canwie. Nie wiem, czy Państwo wykorzystywali kiedyś właśnie Canwę do tworzenia infografik. Kasia Orłowska, jak najbardziej to mogą być artykuły, reportaże, to jakby ja tego tutaj nie umieściłam, ale jak najbardziej tak. To jest reportaż, to jest w ogóle bardzo, bardzo fajny pomysł. To mogą być na przykład też serie krótkich filmików. Na przykład pomyślałam sobie znowu o tym Flipgridzie, gdzie można by było tych odpowiedzi zbierać milion, ale też pomyślałam sobie o takiej formie, pewnie czasem kojarzycie te takie filmiki, ktoś ma urodziny i prosicie: Agnieszko, będzie nagrane, dziękuję Ci bardzo, dzięki, że chociaż przez chwileczkę mogłaś, w sumie przez godzinę, uczestniczyć. Resztę dooglądasz na YouTubie. I tak, właśnie, jakby być może część z Was kojarzy te filmiki, ktoś do Was pisze, że jakiś znajomy ma urodziny, nagraj dla niego krótki filmik, zbierzemy te filmiki w jeden krótki cały, w jeden dłuższy film, albo na przykład wysyłają: niech każdy zrobi zdjęcie i zrobimy z tego cały album. I też sobie pomyślałam, że to może być jakiś pomysł na to, żeby ludzie nagrywali jakieś 30-sekundowe wypowiedzi, żeby zebrać z tego cały reportaż. No bo jakby sytuacja jest taka, że rzeczywiście ciężko nam będzie wyjść na ulicę i zaczepiać ludzi, żeby w jakiś sposób żeby ich nagrywać. Więc taki pomysł na 30-sekundowe, jednominutowe wypowiedzi może chwycić, zwłaszcza że jakby nagranie takiego krótkiego filmiku, biorąc telefon i po prostu nagrywając, nie jest rzeczą trudną. Plus dodatkowo można do tego zaprosić osoby znane, na przykład opowiadałam Wam ostatnio o jakby influencerach z Instagrama, z TikToka, więc to też są jakieś sposoby na to, żeby włączyć do naszego projektu osoby spoza szkoły, wyjść do społeczności, nie tylko lokalnej. I pierwszą rzeczą, którą w tym projekcie udokumentowania i opisania chciałabym Wam pokazać, to jest wykorzystanie mapy googlowskiej. Okay. Jest. To jest taki projekt, który robiłam. Ja o nim nawet opowiadałam przy ostatnim webinarze, wspomniałam o nim jako, tak mi się wydaje, jako sposobie właśnie na zebranie różnych informacji na mapie. I już przechodząc na tę już samą mapę, to zobaczcie, to jest konkretna mapa, konkretny obszar wybrany przez dzieciaki, a właściwie to jest ich dzielnica, to jest dzielnica Sławin w Lublinie. I one pozbierały przeróżne rzeczy i za pomocą tych pinezek pozamieszczały te materiały. To jest na przykład zdjęcie zaniedbanego boiska. Tutaj jest po prostu opisany sam problem,
jest też napisane, przez kogo jest zgłoszony. Niebieska pineska. Tutaj są wrzucone skany, zdjęcia problemów, jakby marzeń ich rówieśników, kolegów ze szkoły. Chciałam Wam pokazać jakieś, bo są tutaj też filmiki. Aha. Brak parkingów. Aha, teraz sobie przewijam te pineski. One też są kolorystycznie podobierane, że te różowe widzicie, są zdjęciami. To był w ogóle taki spacer. Oni na tym spacerze chodziliśmy po całej ich dzielnicy. I dokumentowaliśmy te rzeczy, które im się nie podobały. O, jest. Zielone pineski to filmiki. One mi się dźwięk wyświetla, wam tego nie słyszycie, więc ewentualnie do odtworzenia sobie później. Więc te filmiki też tutaj bezpośrednio się dodają. I te żółte to były materiały dźwiękowe, one nas przenoszą do YouTube'a. To jest bardzo stara mapa, więc myślę, że tutaj się po prostu ten filmik nie wgrał. Niebieskie, te takie, powiedzmy, że to jest niebieskie, czyli te skany i samochody stojące na chodnikach. Więc tak wygląda ta mapka, którą oni stworzyli. Jakby na początku udokumentowali, później jakby jest ta mapa, jest jakimś sposobem na to, żeby to zaprezentować, żeby konkretne rzeczy, konkretne przykłady pokazać, jak one wyglądają. Poza tą mapą robiłam jeszcze, już patrzę, żeby sobie wejść w pozostałe mapy. Wejdę sobie po prostu, tak. Jeżeli taką mapę chcielibyście stworzyć, w ogóle pytanie na czacie, czy ktoś z Was w ogóle taką własną mapę tworzył, to jeżeli taką mapę chcecie stworzyć, to tutaj po lewej stronie macie te cztery paseczki. Po kliknięciu w nie rozwinie Wam się cała lista rzeczy do wyboru i po kliknięciu sobie na Twoje miejsca wyświetlą Wam się cztery opcje do wyboru. Z takich ciekawostek to, jeżeli korzystacie z nawigacji googlowskiej, to w tej trzeciej zakładce wyświetlą Wam się wszystkie miejsca, do których jechaliście, właśnie korzystając z nawigacji googlowskiej. To jako taka ciekawostka. Ale nas interesuje mapa. I wchodząc w tę ostatnią zakładkę mapy, możecie stworzyć swoją własną, nową mapę, klikając na to polecenie, ten przycisk na samym dole, utwórz mapę. Jeżeli już takie mapy macie, to jakby one się tutaj wyświetlą. Tutaj też na przykład mapa, którą tworzyłam z seniorami, to jest inny rodzaj mapy, to nie jest mapa o problemach, bo jakby przypominam Wam też, że ci architekci przyszłości, to nie musi być tylko mapa o tym, że mamy jakieś problemy, to może być też mapa o tym, żeby coś wspominać, żeby coś wyciągać na światło dzienne.
I tutaj jest akurat mapa, gdzie seniorzy opowiadali o właśnie jakichś swoich wspomnieniach, o miejscach, które lubią. Tutaj pan Jan opowiada o tym, że to jest lubelska mapa. Byłem świadkiem odsłonięcia pomnika Marii Curie-Skłodowskiej na miasteczku akademickim UMCS. To ważne miejsce dla mnie. No jakby pomnik Marii Curie-Skłodowskiej, bardzo stare jakby miejsce, bardzo charakterystyczne dla Lublina, miejsce spotkań, umawiania się, bo jest miejscem rozpoznawalnym w Krakowie na rynku. Więc te mapy mogą być przeróżne, ale co zrobić, żeby własną mapę stworzyć? Po kliknięciu sobie tutaj na utwórz mapę, wybieracie sobie jakiś obszar, na którym chcielibyście pracować. Wybiorę kozłówkę. Ok, jest kozłówka. W kozłówce jakoś tak mi wyświetliło, że jakoś mało tych ulic jest. Może mnie wyświetliło. Aha, dobrze. Muszę tutaj sobie bardziej. Dobrze, to idźmy do Kamionki. Widzę, że jest trochę więcej ulic. Dobrze, i tak, co my tutaj możemy robić? Po pierwsze, nadam sobie nazwę Architekci w Kozłówce. Okej. Tak jak widzieliście, mogę sobie dodawać poszczególne punkty. Nie wiem, punkt kiosk. Mogę tutaj jeszcze coś dopisać. Jest zniszczony i zapisuję. Po naniesieniu tego punktu mogę go edytować. Mogę go edytować, zmieniając jakby jego treść. Ale druga rzecz, którą mogę wybrać, to mogę zmieniać jego styl. I macie tutaj na przykład mnóstwo ikonek, które też mogą służyć do tego, żeby dane miejsce oznaczyć, jakby oznaczając je ikonką, która może być dla niego charakterystyczna. Ja wezmę sobie jakiś taki dziwny robocik. Możemy też do pliku, do naszej pineski dodać zdjęcie. Okej. Okay. Mamy po kliknięciu, że mamy już tą naszą kozłówkę, mamy opis, mamy zdjęcie. Możemy dodawać kolejne, że jeszcze dodam jakąś kolejną pineskę. Mogę jeszcze dodać, mogę dodać jakiś filmik. I to powinny być filmiki z YouTube'a, więc jeżeli chcielibyście do waszej mapy pododawać jakieś filmiki, które stworzyliście, lub zalinkować filmy już konkretne z YouTube'a, to jakby korzystacie z tej wyszukiwarki, ale właśnie jeżeli chcecie korzystać ze swoich własnych, to wcześniej na YouTube'a musicie je wrzucić. Wezmę znowu tego skubasa. I zapisz. OK. I po najechaniu widzicie, wyświetla mi się filmik,
bezpośrednio tutaj go mogę odtworzyć, nie przerzuca mnie na kolejną stronę. Możecie też tworzyć kolejną warstwę. Niech tutaj będzie warstwa problemy. A tutaj sobie dam warstwę rozwiązania. Okay. I w rozwiązaniach naniosę sobie nowe punkty. Już nie będę tutaj nic zmieniała, może tylko kolor, żeby Państwo później widzieli. I sobie naniosę jeszcze jeden punkt. Okay. No i tak, zobaczcie, mam dwie warstwy, w jednej mam jakby jeden punkt, w drugiej mam pomysły cztery punkty i mogę sobie wyświetlać tylko jedną warstwę, no tutaj mam tylko tego jednego robocika, więc to kiepsko widać, ale jeżeli sobie już udostępnię tę mapę, zmienię sobie, żeby była to taka mapa, którą każda osoba, która ma link, mogła ją zobaczyć. Ewentualnie mogę zrobić tak, że każda osoba może ją edytować, przy czym to jest na tyle niebezpieczne, że tak jak się wydarzyło poprzednim razem w Jamboardzie, ktoś może nam skasować, więc możemy ustawić to jako przeglądający i daję gotowe. Więc teraz jak Państwu już wyślę link, to będą Państwo mogli mapę wyświetlić u siebie. No i zobaczcie, tak wygląda ta moja mapa z kilkoma punktami. Ona mi się wyświetla w taki sposób, że wyświetlają mi się te warstwy, więc jeżeli odkliknę sobie problemy, pamiętajcie, naszym problemem jest ten robocik, to tego robocika nie widać. Odklikuję sobie rozwiązania, został tylko robocik. Więc to też jest, myślę, jakiś fajny pomysł na to, żeby na przykład zaprezentować rzeczywiście te jakieś problemy, które zbierzemy, żeby je przedstawić, żeby je omówić, a później jakby odkliknąć warstwę, żeby już sobie na przykład zobaczyć same pomysły na rozwiązania. Albo za chwileczkę Wam jeszcze pokażę drugi pomysł, który mi jakoś przyszedł do głowy, kiedy myślałam o tej dzisiejszej prezentacji. No i pamiętajcie, że te strony też oczywiście możecie osadzać bezpośrednio na stronie, czyli to nie musi być link. Zobaczcie tutaj na tej stronie mam, tutaj akurat nie, tu mam print screena, który mnie przenosi, ale jakby na przykład służąc Wam pomocą, albo na przykład korzystając ze Swaya, mapę możecie bezpośrednio umieścić na stronie, także na stronie będzie już można ją przeglądać, odklikiwać te problemy, rozwiązania, no ale oczywiście najprostszym sposobem będzie po prostu przesłanie linku. Ten link jest długi, ale pamiętajcie o tej opcji dni skracania linków, które Wam ostatnio pokazywałam. Ojej, troszeczkę zaczęłam tracić głos. Wyślę Wam ten link, gdybyście chcieli sobie kiedyś zerknąć. Patrzę, czy coś tam. Mhm.
Patrzę, czy coś tam się pojawiło z pytań. Nic nie widzę, to opowiadam sobie, opowiadam, mam nadzieję, że nie tylko sobie dalej. I wracając do prezentacji, to poza tym pomysłem na to, żeby to była mapa googlowska, to co ja robiłam z dzieciakami, to może trudniejsze. Marta, dziękuję, że słuchasz. To być może rzecz trudniejsza, bo robiliśmy komiks, ale znalazłam, tutaj sobie przepyknęłam zaraz, znalazłam takie narzędzie, które być może mogłoby Wam pomóc w stworzeniu jakiegoś edyta, dziękuję, które mogłoby Wam pomóc właśnie w stworzeniu jakiejś książeczki, komiksu, bo to są w ogóle te rzeczy, które tutaj widzicie na tej prezentacji, to są rzeczy, które ja w ogóle zrobiłam z dzieciakami w ramach tego projektu, ale to był projekt 3-miesięczny i on był prowadzony w normalnych warunkach. I przechodząc do tego, ale jakby prostą rzeczą oczywiście sprzątanie dzielnicy, bo jak widzieliście na tej mapie, pojawiło się bardzo dużo takich prostych do rozwiązania problemów, jak na przykład butelki potłuczone, jak nie wiem, jakieś tam śmieci leżące, więc to było takie proste rozwiązanie, które też dzieciaki, ich rodziców, mieszkańców w ogóle dzielnicy, jakby było łatwo ich w to zaangażować i też pokazywało dzieciakom, że niektóre problemy możemy rozwiązywać sami, ale oczywiście nie wszystkie, bo jednym z problemów, które dzieci zasygnalizowały, tutaj to sprzątanie, jednym z problemów, które dzieciaki zasygnalizowały, to jest to, że szkoła jest szara, i jakby budynek jest szary, no i to co zrobiliśmy to jest mural, przy czym no jakby oczywiście to jest jakieś większe działanie, ale nie jest działaniem niemożliwym, bo już w kilkunastu szkołach spotkałam się z tym, że na przykład pomagała plastyczka albo pomagał jakiś lokalny artysta w tym, żeby namalować taki mural. Fajnym sposobem jest też albo po prostu własna ekspresja, czyli malujemy sami, ale jeżeli też na przykład boicie się tego, to fajnym sposobem jest po prostu rzucanie na ścianę z rzutnika, jakby w dużej odległości i odmalowywania konturów i dzieciaki malują już wtedy same kontury. Tak właśnie tutaj było, znaczy jakby podobnie było tutaj w tym muralu, w tym, ponieważ te kontury, te czarne, one są namalowane przez chłopaka, który zajmuje się tym na co dzień, te wszystkie rzeczy zamalowane poza jakimiś tam cieniowaniami, są już zrobione przez same dzieciaki, ale ten pomysł na to, żeby rzucać to z rzutnika, no to jakby on mi się już sprawdził w szkołach, ale chciałam Wam pokazać, o, to jest zdjęcie z któregoś z lat właśnie młodych w akcji. No i zobaczcie, tutaj jest już o wiele prostsza rzecz. To jest w ogóle stary, jeżeli dobrze pamiętam, to jest stary zniszczony przystanek albo stary zniszczony budynek. Na pewno był jeden z takich projektów, gdzie dzieciaki po prostu zmieniały stary przystanek i go malowały. No i oczywiście jakby uzyskanie zgody na takie działanie jest o wiele prostsze. I zanim przejdę jeszcze do tych komiksów, bo podejrzewam, że to być może ciut problem z łączem, to może być też Dorota
po Twojej być może też stronie, bo u mnie ten internet śmiga. Ach, rozumiem, ale nie przejmuj się, Dorota, bo będzie nagrane, także jeżeli coś tam ci nie do końca wszystko widzisz, to będzie można nadrobić. I troszeczkę się zgubiłam w tym, co chciałam powiedzieć. Mural. Coś chciałam powiedzieć, ale to wrócę do czegoś innego. Opowiadałam Wam o tych mapach googlowskich i jeszcze innym pomysłem, który przyszedł mi do głowy, to kiedyś robiłam z dziećmi taki projekt, w którym oni odtwarzali archiwalne zdjęcia i pewnie to znacie. Tutaj widzicie archiwalne zdjęcie z Rzeczywołu, dwie dziewczyny jadące na rowerze. To drugie zdjęcie po prawej stronie to jest zdjęcie współczesne. One oba są zrobione w czarno-bieli, więc tak na pierwszy rzut oka to w sumie nie wiadomo, które jest współczesne, a które jest archiwalne. I pomyślałam sobie o tym właśnie w kontekście też tych map googlowskich, bo jak Wam pokazywałam te warstwy, które można tworzyć, to w ogóle przyszedł mi do głowy taki pomysł, że można by było zrobić to na trzy sposoby, czyli przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, czyli pobawić się tymi warstwami, pokazać, jak było kiedyś, jak jest obecnie i jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Myślę, że to mogłoby być w ogóle bardzo, bardzo fajne, ciekawy jakby pomysł, bo pomyślałam sobie też o tym, myśląc o Lublinie, w którym na co dzień mieszkam, i tam jest taka historia parku ludowego, gdzie ja na przykład nie wiedziałam, ale jedna ze seniorek, która brała udział w projekcie, który realizuję, opowiedziała mi o tym, że park ludowy, który obecnie jest w ogóle takim miejscem, gdzie się nie chodzi, że kiedyś był miejscem, gdzie w ogóle ludzie się spotykali, gdzie była plaża miejska, gdzie ludzie się opalali, pływali, gdzie były łódki. No teraz ewidentnie to miejsce tak nie wygląda, ale jest po pierwsze projekt rewitalizacji, a po drugie są pomysły ludzi na to, jak mogłoby to wyglądać. I to myślę sobie, że to jest taki jeden z pomysłów na to, żeby jakby podziałać w ramach architektów przyszłości. Po pierwsze, jakby pokazać ten cały schemat przechodzenia, ale też, tak jak Wam mówiłam na początku, tego wyciągania na światło dzienne jakichś rzeczy, które są zapomniane, to też może być właśnie pomysły na to, żeby pokazać, że kiedyś mieliśmy jakąś fajną fabrykę w naszym mieście, kiedyś mieliśmy jakiś pomnik, i to zdjęcie archiwalne wyciągnąć i pokazać tylko właśnie to zdjęcie, które jakby jak to miejsce wygląda obecnie. I w ogóle w tym... Nie pamiętam, czy to już chyba w tym działaniu, albo już w innej miejscowości, w ogóle odszukiwanie tych miejsc z zdjęć archiwalnych było bardzo trudne dla młodzieży. Oni w ogóle musieli, to było w innej miejscowości, już nie pamiętam w jakiej, ale oni w ogóle musieli rozmawiać z osobami starszymi, oni też w ogóle mieli takie spotkanie ze starszymi osobami, bo w ogóle niektórych miejsc nie byli w stanie namierzyć. Później się w ogóle okazywało, że to jest budynek, który na co dzień znają, tylko on po prostu zupełnie zmienił swoje przeznaczenie, zrobili na nim jakąś elewację i dzieciaki w ogóle nie były w stanie go
rozpoznać, więc to też jest bardzo fajny efekt dodany. Efekt dodany tego, żeby jakby działania międzypokoleniowego. Agata, link na jutrzejsze szkolenie jest na stronie Młodzi w Akcji, na tej stronie, gdzie są wszystkie informacje, on jest w aktualnościach. Więc taki jakby pomysł jeszcze jeden na wykorzystanie tych map googlowskich, ale zobaczcie, jeden z pomysłów, który był w tamtym roku, myślę, że bardzo prosty, ale też oparty na rozmowach z mieszkańcami, z rówieśnikami, to było po prostu zastanowienie się nad tym, co w ogóle w tej przestrzeni można by było zmienić. I dziewczyny po prostu stworzyły prostą grafikę, którą możecie nawet stworzyć w Canwie i po prostu naniosły ten pomysł, jak można by to było, jak mogłoby to wyglądać. W ogóle bardzo znajome mi się wydaje to miejsce, ale chyba nie. I jakby widzimy tutaj kwiaty, widzimy tutaj ławeczki. Pomysł jest taki, żeby to działanie, kiedy już skończy się obecna sytuacja, żeby zacząć rozmawiać z gminą i żeby ono się wydarzyło. No, część z tych rzeczy, jak kwiaty, jest dość prostym działaniem. I ostatnie, właśnie to była w ogóle szkoła podstawowa w Starym Kurowie. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, myśląc właśnie o tych komiksach, bo ten komiks, który w ogóle dzieci stworzyło, o którym Wam wspominałam, on wyglądał tak. Wam szybciutko pokażę. Ten komiks wyglądał tak, że dzieciaki, wczytuje mi się, to wyłączam resztę, okej, że dzieciaki, przy czym jakby też jakby daje poprawkę na to, że były robione z chłopakiem, który na co dzień się zajmuje komiksami, ale widzicie już tutaj, że to jest połączone rysunki dzieciaków z rysunkami Dominika i one są w ogóle o superbohaterach, które mogą uratować dzielnicę. Ale pomyślałam sobie o bardzo prostym narzędziu, które służy też właśnie do tworzenia książeczek i to jest Book Creator. Jest darmowy, przynajmniej w tej wersji podstawowej i po założeniu konta macie tę opcję po prostu dodania nowej książki. Wybiorę sobie pierwszą, lepszą. Mamy poszczególne karty, możemy tych stron dodawać tyle, ile chcemy. I co możemy tutaj robić? Dodajemy sobie panele. Może. Dobra, niech będą to. I w te panele możemy dodawać różne oczywiście zdjęcia, różne rzeczy. Ja już po prostu wrzucę to, co miałam, tego kota, który już tutaj jest częstym bohaterem. Mam kawałek kota. Tutaj sobie już wrzucę, może oj, nie chciałam robić sobie selfie. No właśnie, mogę sobie zrobić zdjęcie, więc już je zrobię.
O, jest, ojej, strasznie to wygląda, ale już dobrze, niech zostanie. Więc widzicie, że one się kadrują. Może to być okładka. Wrzucę sobie kolejne panele. Dodam już sobie tylko tutaj. Dodam sobie już tylko znowu tego naszego nieszczęsnego. O, tutaj coś mam. Jakieś inne zdjęcie. I jeszcze jedno, żeby... Ciągle klikam nie na to, co trzeba. By się już śpieszył. Okej. I co mogą Państwo tutaj dalej robić? Możecie dodawać dymki, więc... Możecie dodawać dymki, więc kotek może coś nam powiedzieć. Możecie dodawać te takie dymki, które mówią, że ktoś się zastanawia nad tym. Możecie dodawać stickersy, czyli coś, co dzieciaki na pewno będą lubiły. Dobra, mam takiego stickersa. Możecie dodawać przeróżne kształty, ale też możecie, już szukam, gdzie to jest, możecie dodawać, to już wiecie, że zdjęcia, ale możecie też nagrywać krótkie dźwięki. Ja teraz taki dźwięk nagrywam. Widzicie, że on się nagrywa. Mogę go odsłuchać, ja go po prostu używam. I widzicie, ten dźwięk, ta ikonka, ona po kliknięciu w nią, to co ja przed chwilą nagrałam, odsłucha się. Co więcej, mogę też tutaj, poza zrobieniem zdjęcia, mogę też nagrać filmik. Mogę dać przeróżne tła. One są różne, mogę dodawać jakieś ramki, tutaj je akurat nie będzie widać. Mogę no różne tekstury, że to będzie jakiś kolor, może tam jest jakiś zeszycik. No tych wyborów jest bardzo dużo. No i teraz sobie patrzę, jak to w ogóle wygląda. Mam tutaj opcję czytania, czyli jakby opcja jest, że na przykład Zosia, bądź można zmienić, Zosia jest lektorem, ona mi szczyta te wszystkie teksty, które tutaj są. Brzmi to całkiem zabawnie. No i co ja jeszcze mogę tutaj zrobić? Oczywiście mogę książkę opublikować online, czyli wszyscy po otrzymaniu linku będą mogli ją przeczytać, obejrzeć. Mogę ją poprać jako e-booka. Nie korzystałam z tego, więc to jest do przetestowania. Mogę ją poprać jako PDF-a, jako plik na przykład do zamieszczenia na stronie albo do wydrukowania. Także też taka opcja na to, żeby zrobić jakiś materiał, żeby zrobić jakieś podsumowanie, przedstawienie tego, co w projekcie zbierzemy. Tak, super, Magda. Wracam do swojej prezentacji. Została minuta do skończenia. Dzisiaj już nie będę przedłużała. Także dziękuję Państwu bardzo. Tam jeszcze w prezentacji na pewno jakieś linki chyba się pojawiły, więc poproszę dziewczyny, żeby jeszcze je dosłały.
I w razie pytań oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. I tak, dziękuję bardzo za dla mnie mile spędzony wieczór. Mam nadzieję, że dla Was też. Jeszcze widzę, że Magda się włącza na chwileczkę. Dziękuję Ci, Agnieszko, za poprowadzenie webinarium. Dziękuję Państwu bardzo za udział. To już było ostatnie nasze szkolenie dla tych z Państwa, którzy prowadzą ścieżkę Architekci Przyszłości. Od jutra zaczynamy webinary dla uczniów. Na naszej stronie Młodzi w Akcji są dostępne linki do wszystkich tych webinarów. Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości, jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do nas na maila mwa@co.org.pl. No i cóż, proszę zachęcić uczniów do udziału w tych webinarach, bo naprawdę będą bardzo wartościowe. Państwa też serdecznie zapraszam. Link do nagrania, które będzie umieszczone na YouTubie, wyślemy Państwu mailem, jak tylko będzie dostępne, bo widzę tutaj pytanie od Pani Marty. Dobrze. Gdyby były jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich tutaj jeszcze w czacie. A jeśli nie, to bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za udział. Niedługo też wyślemy ankietę z prośbą o ocenienie tej serii szkoleń, ponieważ po raz pierwszy Młodzi w Akcji działają w ten sposób bez szkoleń stacjonarnych, a ze szkoleniami online, więc zależy nam na Państwa opinii co do tego, jak to zostało zorganizowane. No i cóż, bardzo, bardzo dziękuję Agnieszce i do zobaczenia. Miłego wieczoru.